Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku gracza. Dzisiaj będziemy poruszać kwestię monitorów 4K, grania w 4K. Czy to w ogóle ma sens, czy to się opłaca, czy jesteśmy w stanie z tego skorzystać przy takim komputerze, powiedzmy za 3-4 tysiące. Zobaczycie sobie, porozmawiamy o tym dzisiaj, porozważamy wszelkie za i przeciw. Skąd pomysł na poradnik? Powiem Wam, że ostatnio miałem w testach monitor firmy Acer, który obsługuje właśnie technologię 4K, rozdzielczość 4K. Jeśli chodzi o gry, naprawdę wygląda to fenomenalnie, ale jak to mówią, nie ma nic za darmo. Cena, którą trzeba zapłacić, jest naprawdę wysoka, szczególnie w przypadku nowszych tytułów. Jesteście ciekawi, o co chodzi, to zapraszam Was do oglądania. Ceny monitorów 4K macie w opisie filmu przykładowe, a także moją platformę testową. Tak więc zaczynamy. Na początek przetestujemy Wiedźmina 2, Zabójcy Królów. Ustawienia w menu były na średnich i zobaczymy, jak to pójdzie. No i mamy 4K, średnie ustawienia grafiki. Odstąpcie, bo wystrzelamy was jak wściekłe psy! Arian Lavalette, nie będzie łatwo. Poddaj się, zasypać ich strzałami! Dalej, chłopy! Za Temerię! No i lecimy, 27 klatek. Całkiem płynnie się gra jeszcze. Podejrzewam, że jakbyśmy dali na niskie ustawienia, to w ogóle by było świetnie. Zobaczcie, widoczki fajne, grafika szczegółowa, rozdzielczość super. No i da się po prostu pograć w tego Wiedźmina 2. Oczywiście gramy w rozdzielczości 4K. No i podbijamy stawkę do Wiedźmina 3. Za chwilkę zobaczymy, jak to pójdzie nam w rozdzielczości 4K. Już sprawdzamy ustawienia. Moi drodzy, tak, grafika mamy na 4K. Wszelkie efekty wyłączamy. Robimy niskie. I postprocesy też mamy wszystko powyłączane, bo niestety nic tu z tego więcej nie będzie. Odpalamy. Dobrze, mamy rozdzielczość 4K w Wiedźminie. Minimalne ustawienia szczegółowości grafiki i 25 klatek w porywach. No i powiem Wam, że da się pograć, natomiast nie ma odczucia takiej płynności, jaka była w Wiedźminie 2. W Wiedźminie 2 zdecydowanie to lepiej szło i tam też mieliśmy średnie ustawienia, tu mamy niższe, niskie. No, spróbujemy się przejechać jeszcze na koniku. Czy nam te FPS-y spadną? Powiem Wam, może pojedziemy w drugą stronę, tam są bardziej otwarte tereny. O, zobaczymy sobie z oddali ten wiatrak. O, konik nie chciał skoczyć z tej wysokości. O, piękny skok. Szukasz kłopotów? No i powiem Wam, że tragedii nie ma. W porywach do 30 klatek nam to idzie.
podejrzewałem, że będzie gorzej. Natomiast, żeby sobie zagrać przy wyższych ustawieniach szczegółowości, to już niestety mój sprzęt sobie nie radzi. Wiecie co? Poszukamy jeszcze jakichś zwierzaków i trochę powalczymy. Wystarczy pewnie do lasu wjechać. No, dzikie koniki, bardzo ładne. No i co? Nie ma żadnego zwierza? O. I to niedźwiedź. Trzeba się przygotować na to starcie. A, mocny jest. Wow. Chyba po nim. No dobrze, walk odbyliśmy. Spadków za dużych FPS-ów nie było, więc powiem wam, że nawet fajnie. I trzeba tutaj jeszcze zaznaczyć, że w rozdzielczości 4K, zobaczcie, mamy minimalną szczegółowość grafiki. Pomimo bardzo małej szczegółowości, gra w tej rozdzielczości wygląda świetnie. Dlaczego? Dlatego, bo wszelkie piksele są po prostu dużo, dużo mniejsze. Nie potrzeba tutaj włączać wszystkich graficznych takich specjałów, żeby to wyglądało naprawdę fajnie. Więc powiem wam, że Wiedźminem 3 jestem naprawdę bardzo mile zaskoczony. Przechodzimy do kolejnej gry. Dobrze, tej gry nie muszę nikomu przedstawiać. Dobrze, rozdzielczość 4K, ustawienia spróbuję na średnich na razie, powinno być ok w CS-ie, wyłączymy to, co może spowalniać, ok, myślę, że w ten sposób będzie dobrze i gramy. Jest ulubiona mapka, DAS 2, dobra, akurat się skończyła rozgrywka, to jeszcze raz odpalimy, okay. Ponownie DAS 2. Mówię wam, że troszkę w niewygodnej pozycji będę grał, ponieważ naciągam się za kamery, ale okej, jakoś damy radę. A na razie rozgrzewka. Powiem wam, że 4K, 60 klatek. Jest jak na razie naprawdę dobrze. Naprawdę, naprawdę dobrze. Podejrzewam, że jakbym się pokusił o jeszcze lepsze ustawienia, też by dało radę. Dobrze, spróbujemy. Może się uda. Wideo. A damy wszystko na wysoki, a co mi tam. No zobaczcie, przestawiło się. I mamy. Mamy wciąż dobrą ilość klatek na sekundę. Wow. Czyli w CS-a gra się naprawdę dobrze w rozdzielczości 4K. To możemy już przyjąć za fakt.
Jeszcze spróbujemy wszystko na maksa dać po prostu. Już tutaj teraz będzie mogło przyciąć. A tutaj niespodzianka. Wciąż płynna rozgrywka. Wow. Dostał. Uważaj, bo on tam jest jeszcze chyba. Nie, nie ma go. I kolejną grą, w której przetestujemy rozdzielczość 4K, będzie Metro Last Light, czyli druga część znakomitej gry. Dobrze, wchodzimy w opcję. Grafika. Zrobimy normalną szczegółowość. Powiem Wam, że jestem mocno zdziwiony, ponieważ mamy 4750 klatek. Wiadomo, że gra, jeśli wyjdziemy na powierzchnię, to niestety by nam zwolniła, bo więcej tam się dzieje, jest więcej widoków. Ale dobra. Skoro jest tak dobrze, to przestawiamy na wyższe. Zobaczcie, co prawda powyłączałem efekty dodatkowe, natomiast gra ciągle wygląda świetnie i mamy 34 klatki na sekundę. Na powierzchni podejrzewam, że mielibyśmy z 25, więc też na takim sprzęcie jak mój da radę w to Metro sobie całkiem fajnie pograć. Dobra, trochę walki. No i wciąż ponad 30 klatek, więc fajnie. O, uwaga.
No okej, okay. Myślę, że kolejny sukces, kolejna gra chodzi bardzo fajnie, dość przyzwoicie na moim sprzęcie i na rozdzielczości 4K. Ale to jeszcze nie wszystko, co mam dzisiaj dla Was. Przechodzimy do kolejnej gry. No i kolejna gra to Toxic. Gra sieciowa, już sprawdzamy wideo. Robimy 4K. Dobra, możemy zostawić chyba wszystko tutaj na takich ustawieniach, jak widzicie. Zatwierdzamy. Tak, ok, zmiany potwierdzone. I po prostu świetna optymalizacja. Gram tutaj śmiga na ponad 45 klatkach na sekundę. Płynność, myślę, że widzicie gołym okiem, że tutaj nie ma żadnych przycięć. Powiem Wam, że Toxica gra się rewelacyjnie na 4K. Tak więc póki co najlepsze wyniki właśnie w Toxicu, gra jedna z najnowszych. A sprawdza się po prostu świetnie. A na deserek, moi drodzy, nic innego jak Dying Light. Rozdzielczość 4K oczywiście obsługiwana. Natomiast zrobimy najlepszą wydajność i zobaczymy, co z tego będzie. Moi drodzy, niemożliwe stało się możliwe. Dying Light w rozdzielczości 4K, pomimo niskich szczegółów, gra wygląda po prostu świetnie. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj, ten cały widok się rozciąga. Płynność też ok, bo 38-40 klatek. Teraz sobie zjedziemy, więc będzie szybciej. No, 32-30 troszkę spadło. 29 było. Nie
Nie mam chwilowo przy sobie żadnej broni. Wszystko chyba w wieży zostało. Muszę wrócić. Spadaj, gościu. O, do wody. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że Dying Light będzie tak dobrze działał w rozdzielczości 4K. Naprawdę. Dobra, teraz sobie coś poszukamy, jakąś broń. Nie będę tam teraz wracał. Dobra, jednak przeszedłem się po broń. 32 klatki, bardzo ładnie. Mamy kotwiczkę. Płynność nadal super. No i co, w Dying Light gra się po prostu świetnie na 4K. No dobrze, moi drodzy, i czas na podsumowanie tego grania w 4K. Powiem wam, że o dziwo wyniki były dużo lepsze niż się spodziewałem. Ponieważ na początku testowałem ten monitor jedynie w Wiedźminie 3, gdzie jak widzieliście, wyniki były praktycznie najgorsze, ponieważ 25 klatek i spadki płynności. Natomiast mimo wszystko da się grać. Pomimo niskich szczegółów gra wygląda bardzo ładnie. Przynajmniej tak, jakbyśmy mieli rozdzielczość HD i szczegóły średnie lub nawet wysokie. Tak więc tutaj rozdzielczość, wielkość plamki robią swoje. No i przy okazji technologia Nvidia G-Sync też wpływa na poprawę tej jakości. Natomiast pozostałe gry po prostu mega pozytywne zaskoczenie. Wiedźmin 2 świetnie, bardzo ładnie też Metro chodziło. Counter-Strike, jak widzieliście, bez żadnych problemów, 4K nawet w najwyższych detalach. Więc nie ma z tym problemu. Nowsze gry takie jak Toxic, strzelanka sieciowa, bardzo ładnie wypadły. Po prostu widać, że gra tworzona pod 4K, bardzo dobrze zoptymalizowana. Oraz o dziwo Dying Light. Dying Light, który po premierze chodził bardzo kiepsko. Jeszcze miałem wtedy starszy komputer, procesor i3. Teraz jest i7, więc jest różnica. Natomiast te wszystkie patche, łatki poprawiły sporo wydajności gry. No i nawet na 4K przy karcie graficznej GeForce G1 Gaming 960 od Gigabyte'a, to gra praktycznie śmiga bez żadnych problemów. Tak więc udowodniliśmy, że da się pograć na monitorze 4K z takim sprzętem jak mam ja. Nie mam topowej karty graficznej, procesor można powiedzieć, że jest najwyższej półki, ponieważ jest to najwyższy model i7 na 1150, ale karta graficzna zawsze może być mocniejsza. Jeśli uda mi się do testów sprowadzić jakąś mocniejszą kartę, na przykład 980 albo nawet wersję Ti, i jeszcze jeden taki monitor z 4K, może o troszeczkę innej przekątnej, wtedy powtórzymy test już na dużo mocniejszej grafice.
te same gry weźmiemy na warsztat, ale już nie tylko w najniższej jakości szczegółów, ale też w średniej i wysokiej sobie przetestujemy. Tak więc myślę, że będzie na to czekać. Mam nadzieję, że ten test dzisiaj Wam się podobał. Jeśli tak, łapkujcie, subskrybujcie, polecajcie znajomym. Pamiętajcie także zajrzeć na mojego Facebooka i go zalajkować, ponieważ tam wiele ciekawych newsów się pojawia, i wchodźcie codziennie na kanał, ponieważ codziennie jest nowy film. A ceny takich monitorów 4K i mojej platformy sprzętowej sprawdzicie sobie w opisie filmu. Na dzisiaj pozdrawiam Was, cześć!